Magda jestem. Wiem. Wypieprzaj stąd już! Mam już zespół. Niczego nie będziemy dzielić. Ty? Ty nie jesteś gotem, tylko pozerem. Weź. Kochani, witajcie na pierwszej transmisji live z próby naszego zespołu. Nazywamy się Storyline. Storyline jak życie, o tym śpiewamy, o życiu, o sobie. O czym jeszcze? No właśnie, who is who w naszym składzie? To jest Tomek. Muzyka. Genialna muzyka. To jestem ja. Niektórzy z was może już mnie znają jako Bartolomeo. DJ Bartolomeo, czyli jeszcze więcej dobrej muzyki. A to jest nasza Julietta. Dla przyjaciół Julia. Najlepszy głos w naszym garażu. I najlepsze nogi. Jezus, Bartek, zabierz to! Ale Julka, o co ci chodzi? Dla PR-u zespołu chodzi o to, żeby... Sorry, za mocno wszedłem, wiem. To co, jeszcze raz? Jedziemy. Znowu grasz w garażu? Stary się skrzywi, jak zobaczy, że wystawiłeś jego motor. No to mu wstawię, wyjdź stąd. Mówiłam ci, że mój brat jest DJ-em. No, zagraj nam jakiegoś testa. Nie widzisz, że mamy próbę? No nie daj się prosić. Co, ty Tomek też grasz? Mhm. Wiecie co? Chyba musimy zrobić przerwę. Przyjechała do nas prosto z Aten. Robimy pola modowego, inspirowanego właśnie podróżą do Aten. W Atenach byłam nagrać daily vloga. Jak tam z Magdą? Troszkę obserwowałam... Nic. Za wysokie progi. Proszę cię, Tomasz. Stary, ty teraz jesteś muzykiem. Masz zespół. Nie chciałam o nich opowiedzieć. A Magdzie chyba nie idzie aż tak dobrze, skoro wzięła się za filmiki holowe. Myślisz? Pewnie, przecież widać, że jej się kończą pomysły na filmy. Ale ja mniej więcej mam tutaj. I to tak fachowo na tamte czasy nazywało się kolbos. Gramy? Czy chcecie zostać sami? Ale wiesz, Bartek, ja bym chciał, żeby to było bardziej dynamicznie, okej? Okay? Dobra. Tylko wtedy musisz uważać z basami. Wiem, stary. Dobra. Dawajcie. Szybciej wygaszaj, to musi być delikatnie. Dokładnie. A może właśnie wcale nie musi być, co? O co ci chodzi? Bo wy chcecie zrobić z tego jakąś kołysankę, no. A ludzie lubią, jak jest energia. Jacy ludzie? Normalni ludzie. Gram jako DJ, to chyba wiem, co rusza ludzi, nie? I grasz po to, żeby się przypodobać? Ja. Kolega obok zgodził się na założenie zespołu tylko dlatego, żeby wyrwać laskę z YouTube'a. Nic mnie to nie obchodzi, dopóki gra dobrze. A, czyli ja źle gram, tak? Już? Skończyliście? Jak nie przestaniecie się kłócić, ja wysiadam. Ale nikt się nie kłóci, mówię tylko, że więcej energii przyciągnie więcej ludzi. Możesz sobie przyciągać ludzi tym fanpage'em, streamami, ale utwory muszą być szczere, bo inaczej ja wysiadam. Dobra. Spróbujmy jeszcze raz, okej? Okay?
Bartek! A ten stryk? No, zrobiłam. Nie działa. Trzeba lód wyrzucić. Brat! Blender się popsuł, możesz pomóc? Kork nim wywaliłaś, na dole też. Dzięki. Ej! Sorry za wcześniej. Podsłuchiwałam trochę i podobało mi się. Jest dużo lepsze od tego, co grałeś do tej pory. Masz talent. Serio. Zatapiam się w żółtych mleczach, duszą zapachem, który uczula koń zatraca. Dzięki. No, co jest? Musimy pogadać o Bartku. Co z nim? Musimy go wywalić z zespołu. Żartujesz? Dlaczego? No, bo jest słaby. Sam widziałeś. Poćwiczy. Ale on ma zupełnie inny klimat. Ale to wszystko to był jego pomysł. Pomysł dobry, wykonanie złe. Daj mu szansę. Bo co? Bo to mój kumpel. Jesteś pewien? Co? Słuchaj, Bartek to ściemniacz. Znam takich jak on. Nie, nie znasz? Nic o nim nie wiesz. Dobra. Kumam, lubisz go, to twój kumpel. Ale dlaczego macie psuć muzę? To jak? Od razu we dwoje? Co jest, na randce byliście? Chciałeś gadać, to mów. Podjąłem decyzję. Odchodzę z zespołu. Jak to? Sami dajecie radę. Właściwie muzycznie w ogóle mnie nie potrzebujecie. No chyba, że macie inne zdanie na ten temat. Dzięki. Nie no, ale wiesz, nie musisz od razu odchodzić. Nie, przez zespół to był twój pomysł i... I dlatego wcale was nie zostawię. To w końcu odchodzisz czy nie?
proszę bardzo. Będę waszym menadżerem. To znaczy, oczywiście, jeżeli mi pozwolicie, a jak nie, to musicie mi zwrócić za te wizytówki. To jak? I to tyle? Na co to mało? Może chcesz powiedzieć Tomkowi, z kim się dzisiaj spotkałeś? A skąd wiesz? No dobra. To jest jeszcze jedna rzecz. No, cześć, gdzie jesteś? A. O co chodzi? Skąd ją znasz? Luz, trzymaj to i idź za tym, co mówię. Tomek, Julka, to jest Magda. Hej, Magda. Julka. Hej. Cześć, tam się już znamy. Kolega, który zawrócił w głowę dwóm dziewczynom. Moje drugie imię. Magda ma vloga, ostatnio zalajkowała nasz fanpage, więc pomyślałem, że zaproponuję, żeby zrobiła odcinek o zespole. Bartek mówił, że macie totalnie napięty grafik, ale może uda wam się coś wykombinować? Nie no, to prawda, mamy dużo rzeczy na głowie ostatnio, ale jakoś damy radę. Super. A macie może jakieś zdjęcia, które mogłabym wrzucić jako zapowiedź na kanał? Tomek ma na telefonie. Ja? A, tak, mam, no. To mój telefon. To od kiedy mnie stalkujesz? Nie schlebiaj sobie. To był przypadek. Jasne. Nie odpowiedziałaś na moje pytanie. Chcesz, żebym był menadżerem? Uznaję to za tak. Kumplowi podoba się laska. Fajnie wyglądałaś. Prosty układ. Czy ty się ze mnie nabijasz? Niestety wy, dziewczyny, nigdy nie skumacie takiej solidarności. Jak tam randka?